Ogólnie nasza jednostka, czyli zespół zawodu, wyjeżdżał 86 razy i to mniej więcej rozłożyło się w taki sposób, że około było 43, praktycznie połowa pożarów, a pozostałe 43 zdarzenia to były inne miejscowe zagrożenia. Czyli na które się składały na przykład wypadki komunikacyjne, interwencje związane z wichurami, z podtopieniami. Te ćwiczenia niewątpliwie są potrzebne, a mogę przypomnieć jedno z takich ćwiczeń, właściwie takich manewrów, gdzie mieliśmy w Czarnobiałostocki wraz z Państwową Strażą Pożarną i po tygodniu mieliśmy identyko zadanie u siebie na naszej gminie, gdzie trzeba było ewakuować poszkodowanego z wysokości. Drugie międzynarodowe manewry techniczno-medyczne pod hasłem Żniwa 2021. Samo hasło naszych manewrów pokazuje to, jaka będzie tematyka. Będzie to przede wszystkim tematyka związana z wypadkami w rolnictwie. Takimi jak, nie wiem, wywalone bele na człowieka, zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem wyjeżdżającym na drogę, czy wkręcenie poszkodowanego w tryb roboczy. My jako stowarzyszenie zrzeszamy jednostki OSP z całej Polski. Dzisiaj naszymi gośćmi są jednostki, no między innymi Uchowo, jeżeli chodzi o Podlasie, tak, Uchowo, Dobrzyniewo, Wasilków, Siemianówka i jeszcze kilka. Natomiast mamy też gości z Dolnego Śląska, z Wielkopolski, którzy też biorą udział i co najważniejsze, i to jest słowo klucz międzynarodowe, mamy gości z zagranicy, są to strażacy z Włoch, czyli obrona cywilna Włoch, przedstawicieli z Mołdawii, przedstawicieli Czerwonego Krzyża ze Słowacji i strażaków z Ukrainy. Ważne jest wspieranie w ochotniczych straży pożarnych. Tak duża powierzchnia gminy obliguje nas do tego, żeby te jednostki funkcjonowały, bo zanim dojadą jednostki PSP z Białegostoku, to wiele rzeczy może się wydarzyć, a tu ludzie, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, są na miejscu i na pewno warto wspierać, zresztą i samorząd nasz to czyni już od wielu, wielu lat. Przykładem może być zakup samochodu w ubiegłym roku, a jeszcze wcześniej zakup samochodu technicznego z programu Polska-Litwa, także nasza jednostka zabudowska jest rzeczywiście wspaniale w tej chwili wyposażona. Zawsze tak było, że strażacy w pewien sposób i konsolidowali, i wspierali, ożywiali działalność tych lokalnych społeczności. To wynika już z głębokiej tradycji ochotniczych straży pożarnych, bo te jednostki działają już ponad 100 lat w wielu miejscowościach i one właśnie były takim motorem napędowym lokalnych jakichś inicjatyw, które się wydarzały w lokalnych społecznościach. Ważna ich funkcja była przed wojną jeszcze, kiedy podczas, po uzyskaniu niepodległości tworzyła się państwowość i jednostki OSP były właśnie tymi grupami, które organizowały te życie społeczno-polityczne wówczas na nowo. No dzisiaj oczywiście ich funkcja jest inna, natomiast w dalszym ciągu funkcja społeczna, funkcja wspierania wszelkich działań tych lokalnych społeczności jest bardzo duża. Mamy 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Wasilków. Jest to Wasilków, OSP też w Studziankach, w Jurowcach, a także dwie jednostki w Dąbrówkach i w Nowodworcach. Strażacy są naprawdę istotną częścią naszej społeczności, ratują zdrowie, ratują życie, pomagają w różnych ważnych okolicznościach. Zawsze możemy na nich liczyć i cieszę się, że tutaj takie wydarzenie mam możliwość wspierać jako burmistrz Wasilkowa. Dbając o jakość sprzętu, tak, dokonaliśmy niedawno nowego zakupu wozu bojowego do Studzianek. Teraz też bardzo świeżo zakup do jednostki w Nowodworcach. Dbamy o sprzęt, dbamy o to, żeby był najwyższej jakości. Też w trakcie tej kadencji zwiększyliśmy kwotę ekwiwalentu, czyli tą kwotę, którą strażak otrzymuje za godzinę pracy. No i też zależy mi jako burmistrzowi na tym, żeby strażacy się szkolili, żeby się rozwijali i żeby też uczestniczyli w szerokiej palecie wydarzeń. Tutaj zaś dzisiaj spotykamy się w ramach wydarzenia, które organizuje Stowarzyszenie Strażacy Przeciwbiałaczce. Jest to stowarzyszenie ogólnopolskie i bardzo się cieszę, że goszczą dzisiaj na terenie Wasilkowa. Cieszę się, że strażacy też włączają się w takie akcje prozdrowotne.